Cześć, siemanko, ludzi z tej strony, Szymon i jest ze mną Domin. Tej. Elo. Trzecie czy czwarte podejście robimy już do tego odcinka. No, były świetne akcje. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji i łapkę w górę, a my dzisiaj będziemy robić jedno pole. Dobijamy Szymonowi do 100 subskrypcji. No, dzisiaj będziemy to pole puścić sobie ćwień. No, Dominika. A następny odcinek jutro może wlecieć tak z rana. Zobaczymy. Bo... Wyczekujcie, 9:10. No, między szczęście. Nam się uda na nie zmontowanie. Jutro będziemy już tak kończyć u mnie żniwa. Dużo pól będziemy kosić, ale też tak nie za dużo, żeby was nie zadłużać. Bo może... Bo na początek mieliśmy po 5 pól, no to łącznie to jest 10, ale nie będziemy wszystkich 10. Żeby nie wałkować tego samego. No jutro tak jakoś takie 2-3 pola skosimy u mnie, a później wiecie, jutro jeszcze może drugi odcinek wiedział, ale to już tak u Dominika żniwami. Tam samemu się zobaczy. Tam są się robić. A szykuję na te dalsze odcinki zestaw. Na prasowanie słomy. A, bo ty masz jeszcze za mną 60. No, ty też masz dwie. Ja mam 55 i 60. Ty masz 3. No, ja mam 3. No. 3 PK i 60. Spodziewajcie się widzowie na następny sezon. Może jeszcze nie będzie. Zobaczymy, ale na pewno będzie. Spodziewajcie się kombajnu, bo już sąsiad kombajn będzie się okupować. Tak, przyjedzie sąsiad? Pan Bartek, przyjedzie. Przyjedzie pan Bartek, przyjedzie. No, pan Bartosz przyjedzie. Przyjedzie nam. Zaprosimy go na odcinek i przyjedzie mi kombajnik. Ja chcę tutaj jakiegoś smaczku polskości dać, ale nie zdradzę wam, co kupię. A jak można spytać, czy to będzie jakiś polski kombajn, czy to już będzie taki... Polski to na pewno będzie. Poczekamy. Ale to na zimę dopiero. Czekajcie widzowie, trzeba króciutką przerwę zrobić. Jesteśmy widzowie po cięciu. Ale miał powód Szymon, żeby zrobić cięcie. No, trochę bez sensu, ale już nie ważne. Ale kamera to lama. Już chyba niedużo zostało tego pola. Jak tam zbiornik, wiesz, coś tam jest jeszcze. Jest jeszcze dużo miejsca. To może jak wystarczy minut w odcinku po tym polu, to możemy... Jeszcze jedno sieknąć w tym odcineczku. A w następnym będzie dalej odcinka. Mhm. No i to już będzie drugi objazd. Tu pole masz na takiej górce. I bardziej górce. No i fajnie. No, fajnie to wygląda. Siadaj. Jak chcesz. Chodź jakoś ładnie. No i niedługo będziesz podjeżdżał szczepami. Sąsiadka. Okej. Sąsiadka. Sąsiadka. Na ile mam w zborniku? No już dużo nawet. Zanim dużo już podjeżdżą. A czy jak tam
u sąsiada z ciornikami będzie. Ma na następny sezon zmieniać będzie? Czy zostawia takie, jakie tak. ma? No, będzie zmieniane. Którego sprzedam, jeszcze wam nie powiem. No, widzę, ja to całą sprzedam, ale jeszcze tego nie powiem. Bo... Ja gdzieś po półtorej sezonu będę sprzedawał te. No ja tam żeby tylko... w miarę się jakoś rozwijać. No ja tam tylko jeden sprzedam, ale zobaczcie jeszcze. No. Czy tylko mi tak ścina ciebie, czy na odcinku też tak będzie? Patrzymy, bo na tym... patrz, ale hamulce na tylko jeżdża mi z góry. Nie, bo wcześniej na odcinku tym, co się nagraliśmy, to tak naprawdę były momenty ścinki, ale nie wiem, czy na tym będą, ale nie powinny być, bo... Miałem dużo aplikacji podpierane w tle i mi tak larowały, a nie miałem tak dużo narąbane. Po co reklamujesz? Reklamujesz po prostu tym. Dobrze. Nie, ale podjadę. Dobra, podjeżdżaj. Ja już rurek ci mogę rozpadać. Ale i tak jeszcze tu. Kurde, 60, nie bardzo daje radę z tym drugą. No, kurde. Akurat pełne. Pełne, ale na pierwszą. No, na pierwszą, dawaj, syp. Bo ja tą przyczep ustawię do tego, bo... A dopiero ty, żniwa, ty na skup będziesz brał, czy tam do stodoły? Do stodoły. Do jednej, bo jakby jedna została, to by było mi. Bo wepchnę ją do stodoły i... Bo z tępy to akurat muszę zostawić dla chwili. Ale tak na przykład owies, no to ma skup. Owies ma skup, bo tam bez sensu. To się owsa nie będziemy dawać. Pszenica, jęczmień, to będziemy dawać. A czy sąsiad idzie ziemniaki? Sąsiad idzie w ziemniaki. Jeszcze nie zakupił sprzętu, ale zakupi. No ja tam już zakupiłem te sadzarkę polską i kopaczkę. No kopaczkę będę od sąsiada pożyczał, ale sadzarkę może sobie kupię. Tam. Czy z... Się kupię takie czekaj, nieduże nie pole. Czekaj, nie odjeżdżaj. Się kupię nieduże pole i tam będę chodził. Na tej mapie... Ale górka. Takie taki nieduże, no to nie ma takich niedużych. 68 to jest tak przy mojej gospie i to nie jest też tak dużo. A też szwingi chcą ziemniaczków. No. Dawaj, tu jeszcze zostawię. Dobra. To ja ci tu zostawiłeś. A, ja. Podjeżdżaj. I teraz małe cięcie, widzowie. Za chwilę wracamy. Jesteśmy, widzowie, po cięciu. Właśnie już wracamy. Sprawdź ile jest, sprawdź ile jest minut odcinka. Czy opłaca się jeszcze robić jedno pole? Nie, bo tu nie widzę ile jest. 9 minut, to może się opłaca. O, lecimy. To jeszcze ci powiem. Jeszcze jedno pole pytniemy dzisiaj. No i tak 9-9 pod tym. Ja zaraz ci powiem na której jechać. Prowadź mnie tam się szpekiem. Dobra, tu jest owiec, to nie, bo ja chciałem na jęczmień jechać, żeby już było tak. Tu też jest pszenica, tu też jest pszenica. A tu co? Tu też jest owiec. Dobra, muć tutaj za chałupą owiec. To pole. Lecisz dobrze. Są środy. Dobra. Wziął się rozpadał.
A ja tą przyczepę muszę odpiąć i zepchać do garażu. Jest słoma? Chcesz tu? Co? Słoma? Tu nie, ale tam wyżej będzie tak. Albo dawaj mi tu słomę, tylko ładnie kosz. Gdzie masz szybko tak? Ten taki malutki kawałeczek? No to jest nieduże pole. Nie widzisz? Myślałem, że ono jest złączone z tamtym. Nie. Bo to jest taki nieduży, no bo trochę daje agospa, nie? Dobra, tutaj mam do rady. Co tam gramy? No to już chyba tak 2-3 razy objechać będzie. Dobra, i tutaj jest ta górka i... Gdzie sąsiad szykuje już prasę. Ale to nie dzisiaj, to nie dzisiaj. No. Kurde, prawie źle tutaj zajechałem ci. Trudno. No i już chyba ostatni przejazd będzie. Nie, jeszcze 2 razy chyba. Na całego to nie będę brał, bo... Nie zmieć... O, aby to pole wziąć na ziemniaczki. To jest takie chude, nieduże pole. Ale to są te. No, spoko nawet. I widzowie, ostatni przejazd. I gotowe. Bye. Dobra, widzowie, myślę, że ja sobie tylko zajadę kombajnę na gospo. Albo zostaw. Sypię. A no tak, bo się wysypać. Nie twoje. Ja dla psa. Chodź na to, czy może by teraz live odpalić. I na live jest skosić te pola swoje. Nie, live'a dzisiaj nie będziemy odpalać. Ja będzie. Oj, mi idzie kombajn. Czemu? Czemu? Nie, bo na razie jeszcze nie jest live'a. Zrób live'a. To się zobaczy w czym zale. Może piszcie w komentarzach. Piszcie w komentarzach, żeby Szymon jutro zrobił na wieczór o 18 live'a. Kto jest za, niech pisze. No i tak widzowie. W tym odcinku to już by było na tyle. Zapraszamy do obejrzenia poprzedniego i zostawienia tam łapeczki. I widzimy się
następnym odcinku. Siema. Na razie. Cześć.